Jednym z najokazalszych budynków w Radzyminie jest budynek byłego starostwa radzymińskiego. Zbudowany on został w 1830 roku, kiedy właścicielem Radzymina był baron Morenheim. On planował, miał takie życzenie i taką ambicję, żeby doprowadzić do przeniesienia powiatu, siedziby powiatu, siedziby starostwa do Radzymina. I myślę, że to było u podstawy, że podjął się budowy tego budynku. No nie udało się tego w tym akurat czasie załatwić. Budynek, który powstał w bardzo ładnym miejscu, na rozwidleniu dróg do Wołomina i do Kraszewa. Budynek był jak gdyby zwieńczeniem takiej osi głównej miasta, która się ukształtowała za czasów Eleonory Czartoryskiej. To była ulica Długa i ta Długa właśnie rozgałęziała się później w kierunku na Wołomin i w kierunku na Kraszew. Nie wiemy dokładnie, kto był projektantem tego budynku, ale przez analogię, przez studiowanie dzieł Henryka Margoniego można z dużą jakąś taką gwarancją powiedzieć, że ten budynek był projektu Henryka Margoniego. Architekt Włodzimierz Wnuk odnalazł podobny budynek w Koninie, zbudowany według tych samych właśnie planów. I to też jest takim świadectwem, że mógł ten budynek projektować Henryk Marconi. Ten budynek był jednopiętrowy, a piętro dobudowano dopiero w 1955 roku dla internatu studium nauczycielskiego, które w Radzyminie podtrzymywało tradycję kształcenia nauczycieli od środka wieku XIX. W tym budynku od roku 1870 mieściło się radzymińskie starostwo przeniesione ze Stanisławowa. Wcześniej baron Morenheim wydzierżawił ten budynek stacjonującemu w Radzyminie batalionowi saperów, którzy umieścili tutaj szpital dla rannych czy chorych żołnierzy właśnie tego batalionu saperów. Dzisiaj budynek jest w użytkowaniu Urzędu Miasta i Gminy, Radzymińskiego Urzędu Miasta i Gminy. Jest tam Urząd Stanu Cywilnego, ładnie przystosowany do tych ceremonii. Wśród zabytków Radzymina, bardziej takich współczesnych, wyróżnia się kapliczka na przedmieściu Radzymina na Zjawieniu. Jest to miejsce określane przez mieszkańców Radzymina, zresztą i przez władze kościelne, jako miejsce cudowne. Początek tego miejsca, jako miejsca cudownego, sięga XVII wieku. W przekazie chyba w sprawozdaniu z sytuacji parafii radzymińskiej dokonanym przez biskupstwo w Płocku, bo Radzymin należał do diecezji płockiej. Jest tam wzmianka o tym, że kupcy złożyli taką ofiarę dużą na budowę kapliczki w tym miejscu cudownym. A opowieść głosi, że jeden z rolników orząd ziemię wołami wyorał o metalowy obraz. I kiedy ten obraz ukazał się, to zwierzęta uklękły, nawet taki obraz jest dokumujący to. Rolnik ten przekazał obraz do kościoła, ale w jakichś okolicznościach nieznanych obraz znów powrócił na to samo miejsce i zdecydowano tam postawić kapliczkę. Kapliczka była pierwotnie drewniana, przy kaplicy wytrysnęło źródełko. No i to miejsce stało się, było to miejsce pielgrzymek, licznych pielgrzymek, nie tylko z okolic Radzymina, ale z terenów również odległych. Pobudowano później kapliczkę drewnianą. I ta kapliczka, która jest obecnie, jest dziełem Feliksa Michalskiego,
architekta, który został wyznaczony przez rząd Rzeczypospolitej do kierowania zespołem, który miał odbudować Radzymin po zniszczeniach wojny z bolszewikami. Kapliczka prezentuje się bardzo ładnie, określa się, że zbudowana została w stylu zakopiańskim. Jest też opowieść o tym, nie wiadomo czy to jest prawdziwe, ale tak jeszcze starzy Radzymin wspominali, że o tej kapliczce poinformowano generała Józefa Hallera i on tam, kiedy Radzymin już był wyzwolony od bolszewików, udał się tak konno ze swoją świtą i modlił się tej kaplicy. Jeszcze jedno takie, może dwa nawet takie cudowne zdarzenia, o których ludzie mówią, a o których ja wiem, że te zdarzenia były prawdziwe. Pierwsze zdarzenie to w czasie, kiedy tu była bitwa pancerna i wojska niemieckie, wozy pancerne niemieckie zbliżały się do miasta od tamtej strony, ludzie okoliczni pochowali się w tej kapliczce, licząc, że grube mury uchronią ich. Ale jeden z pocisków czołgowych trafił w ścianę. Posypał się gruz, posypał się tynk, ludzie byli przesypani, ale nikt nie ucierpiał. No to też określano, że to było jakieś znamie cudu. I drugie wydarzenie to chyba tak z połowy lat 60. Jedna z mieszkanek Radzymina, zresztą znajoma, chora poważnie, o dwóch kulach chodziła, nogi miała wykrzywione, modliła się też w tej kapliczce, odrzuciła kulę, wyszła zupełnie zdrowa. Kulę tę zawieszono później w kościele radzymińskim, ale decyzja była, żeby tam wróciły. No dzisiaj tych kul pewnie już nie ma. Kapliczka była długo strzeżona przez milicję. Kłódki zakładano na ogrodzenie i na bramę, bo zebrania ludzi, osób, które chciały również tam się modlić, ewentualnie jak byli chromi, doznać też jakiegoś cudu, nie dopuszczano to w każdym razie. Wśród budynków ufundowanych księżną Lorę Czartoryską jest również pierwsza w mieście i tu w okolicy szkoła elementarna. Ten cały zespół, kościół, dzwonnica, plebania i szkoła elementarna prawdopodobnie też były projektowane przez architekta króla Stanisława Gustawa Poniatowskiego, Jana Chrystiana Kamzecera. Szkółka liczyła były tam cztery izby w tym budynku, dwie izby jako do nauki, jedna izba dla nauczyciela, a w jednej izbie zorganizowano przytułek dla ubogich. Niektórzy mówią, że to był zaczyn radzymińskiego szpitala, jakaś taka pierwsza forma opiekowania się ludźmi chorymi i ludźmi starymi. Do szkółki uczęszczało początkowo około 20 uczniów. Nauka trwała tylko w okresie od późnej jesieni do wczesnej wiosny, od dnia zadusznego do świętego Józefa. Szkoła zbudowana została na gruncie kościelnym i stąd kościół uważa, że i budynek jest też własnością kościoła. Ale w dokumencie, który wystawiła później dzieciczka Radzymina, hrabia Raczyńska, jest mowa o tym, że ten budynek nie może być, zresztą to przed tym również i księżna Czartoryska, że budynek nie może być na nic inny przeznaczony, tylko na cele oświatowe. I tak to było. Ja sam do tej szkoły chodziłem, do pierwszej klasy, w tym budynku był. Jeszcze jak się kończyła już okupacja niemiecka i zaczął się okres tej
wolności. Po wojnie budynek był wykorzystany przez liceum pedagogiczne, umiejscowano tam internet dla chłopców. Później, kiedy liczba uczniów się zmniejszyła i nie potrzeba było już męskiego internatu, budynek ten został przekazany kościołowi z powrotem. Decyzją komisji majątkowej rządu i episkopatu, bo ta budowla, jak zresztą wiele innych budowli, w latach 50. przejęta została przez państwo. Udało nam się na początku lat 90. doprowadzić do tego, że burmistrz Radzymina, Rada Miejska wydały decyzję o umieszczeniu tam siedziby Towarzystwa Przyjaciół Radzymina. I to tak trwało kilkanaście lat. Dzisiaj budynek jest zdewastowany, nikt się tym budynkiem jakoś nie chce zająć. Wiem, że ksiądz proboszcz złożył ofertę do gminy, żeby wspólnie odbudować ten budynek i dał deklarację, że może tam powstać parafia w razie zgody na regionalne radzymińskie muzeum. Na skraju Radzymina znajduje się cmentarz żołnierzy polskich 1920 roku. Tam po zwycięskiej bitwie z bolszewikami w zbiorowych mogiłach pochowano żołnierzy pułku, którzy walczyli tutaj o miasto. Kaplica została wybudowana w 1927 roku. Odbyła się wtedy wielka uroczystość z udziałem prezydenta Rzeczypospolitej Ignacego Mościckiego. Projektantem kaplicy jest architekt Czeczot. Kaplica miała bardzo ładny wystrój w środku. Szkoda, że nie udało się tego zachować. Były tam malowidła ścienne, polichromia przez studentów Akademii Sztuk Pięknych wykonana. Ale zachował się, ludzie to określają to w kres, a to jest graffiti. Na szczycie kaplicy taki alegoryczny obraz przedstawiający anioła zwycięstwa prowadzących żołnierzy polskich do walki, a w dali widać kolumnę Zygmunta, zamek królewski i wstęgę Wisły. Na cmentarzu znajdują się cztery zbiorowe mogiły żołnierzy 1920 roku. Dwie duże mogiły po lewej i po prawej stronie od bramy kościelnej. To są żołnierze pułków 46. Pułku Strzelców Kresowych, żołnierze 85. Pułku Strzelców Wileńskich. Natomiast dwie mogiły dalej, w tym jedna taka najpiękniejsza ze względu na wystrój, mogiła z Piaskowca. W tych mogiłach spoczywają żołnierze 10. Dywizji Strzelców Kaniowskich. Ta najbardziej okazała mogiła Strzelców Kaniowskich na wprost bramy cmentarnej ma symbole 28. i 29. Pułku Strzelców Kaniowskich, a na szczycie, na tylnej ścianie znajdują się krzyże Virtuti Militari i krzyż na polu chwały. Wielkim wydarzeniem na tym cmentarzu była wizyta Ojca Świętego 13 czerwca 1999 roku, a w roku 2019 przy mogile wystawiono pomnik Ojca Świętego. Bardzo taki realistyczny, bo w tym miejscu, w takiej pozie Ojciec Święty modlił się podczas swojej wizyty. No, bardzo wzruszające spotkanie było z żołnierzami jeszcze żyjącymi, kilkunastoma żołnierzami
tej batalii zwycięskiej nad bolszewikami. Na cmentarzu znajdują się jeszcze inne mogiły żołnierskie. Jest zbiorowa mogiła 127 żołnierzy Polski 1939 roku. Są pojedyncze mogiły żołnierzy, pojedyncze mogiły żołnierzy Armii Krajowej. W 1999 roku staraniem Towarzystwa Przyjaciół Radzymina wystawiono też, zbudowano też mogiłę pomnik żołnierzy Armii Krajowej. W uroczystym pogrzebie przeniesiono wtedy szczątki poległych czterech żołnierzy Armii Krajowej z polu bitwy pod Jeżwiskami koło Ochowa. Są też symboliczne takie miejsca upamiętniające tych Polaków, którzy zginęli w katastrofie smoleńskiej, a którzy bywali na radzymińskim cmentarzu. Jest też symboliczna mogiła księdza majora Ignacego Skorupki.